Dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo, panie ministrze, mam zaszczyt w imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej przedstawić stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach. Przysłuchuję się tej dyskusji, jestem posłem pierwszą kadencję. Część tutaj, którzy przede mną występowali, są już kilka kadencji posłami i rząd już jest ten, który rządzi drugą kadencję, czyli za chwilę będzie piąta rocznica powołania rządu pierwszego Donalda Tuska. I tak myślę, że rząd niewiele zrobił, żeby uniezależnić się od importu soi, która, tak jak tutaj moi przedmówcy powiedzieli, w 90 kilku procentach jest genetycznie modyfikowana, sprowadzona z Brazylii, z Argentyny i Stanów Zjednoczonych przede wszystkim. Żyjemy w globalnym rynku. W naszym kraju, wiadomo, była możliwość i wcześniej rolnicy na masową skalę, szczególnie w latach 70., tu już część się też odwołuje w ostatnim czasie do tych lat, że to był rozkwit polskiego rolnictwa i wtedy nie byliśmy uzależnieni od soi, bo wtedy była duża produkcja roślin strączkowych i motylkowatych, drobnonasiennych. Wtedy były odpowiednie szkoły rolnicze, które kształciły techników, rolników, ogrodników itd., itd. I rolnicy wiedzieli, że siejąc rośliny motylkowate, rośliny strączkowe, poprawiają strukturę i tak dalej, i tak dalej. Przez te ostatnie lata, można powiedzieć, o tym zapomnieliśmy, zostało to wszystko zaprzepaszczone. Teraz odwołujemy się z powrotem do tego, bo jest zagrożenie i część na tej sali już również moich przedmówców podnosiła temat roślin genetycznie modyfikowanych, ustawa o nasiennictwie, którą nie tak dawno tutaj na tej sali również procedowaliśmy, która została skierowana do dalszych prac, bo budzi wiele kontrowersji. Społeczeństwo po prostu się boi. Boi się tych roślin genetycznie modyfikowanych. Uważam też, że chyba raczej niesłusznie. Ale póki co nie ma odpowiedniej informacji. Nie tylko w naszym kraju, ale w całej Unii Europejskiej. Bo nie jesteśmy bezludną wyspą, nie jesteśmy Polską, która jest gdzieś na wyspie, tylko dookoła nas otaczają inne państwa, gdzie rzeczywiście jest możliwość stosowania pasz z roślinami genetycznie modyfikowanymi. I tu poseł sprawozdawca przytaczał liczby, że około 35 milionów ton soi jest używanych na rynku Unii Europejskiej, z tego w Polsce około 1 900 tysięcy w ostatnich latach. Rzeczywiście ten import soi wzrósł i to lawinowo w ostatnich latach, szczególnie w tych 4-5 latach, bo jest niedobór białka i tak dalej, i tak dalej. I ja mam pytanie do rządu. Co zamierza rząd robić dalej z tym problemem? Czy będzie większe wsparcie dla rolników, którzy zdecydują się na uprawę roślin strączkowych i motylkowatych drobno i grubo nasiennych? Co z ośrodkami doradztwa rolniczego, żeby rolnikom wpajać to, że powinni przesiewać właśnie tymi roślinami, żeby poprawić strukturę i tak dalej, na sali są rolnicy, nie chcę tego tematu dalej rozwijać. Mam właśnie pytanie, co dalej rząd zamierza zrobić? A do wnioskodawców, a dlaczego 4 lata? No bo nauczeni doświadczeniem, że rząd przez 5 lat niewiele zrobił w tej materii, to czy 4 lata następne wystarczą? Ja uważam, że powinniśmy ewentualnie ten okres skrócić, jeśli już do 2 lat. W związku z tym Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej składa wniosek, żeby dalej nad tym projektem ustawy, który zgłaszają posłowie Platformy Obywatelskiej, żeby dalej procedować w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dziękuję.